to jest ten dok, w którym kupiłem 2 mieszkania. W tym 3-piętrowym bloku kupiłem mieszkanie od dewelopera. Ile? Blok jest 3-piętrowy. Raz, dwa, trzy. Deweloper wybudował ten blok kilka lat temu, nagle dopiero teraz zaczął sprzedawać mieszkania. Dziwne, nie rozumiem tego, ale okazja była na tyle dobra, że dogadałem się z nim. Udało mi się wynegocjować, żeby za jedno mieszkanie zapłacić w odroczonym terminie. Czyli dałem 10% dodatku, a resztę zapłaciłem w odroczonym terminie płatności. I dlaczego to mieszkanie kupiłem tak tanio i dlaczego deweloper się zdecydował tak tanio sprzedać? Nie do końca wiem. Wybudował ten blok 3 lata temu. On stał, nie miał tam żadnych problemów ani finansowych, ani technicznych. I dopiero po 3 latach domyślił się, żeby to, coś z tym zrobić. No i ja byłem tutaj rozwiązaniem jego problemów. Praktycznie wszystkie mieszkania w tym bloku stały puste. Remont idzie pełno parą, sami zobaczcie. To mieszkanie było 3-pokojowe, miało oddzielną kuchnię, ale oczywiste jest to, że w tym przypadku lepiej było tą kuchnię przenieść do dużego, wielkiego salonu, zrobić opcję z jadalnią, a tam, gdzie jest kuchnia, zrobić dodatkowo sypialnię. Tak to wygląda na rzucie. W tym miejscu, w tym momencie robi się aneks kuchenny. Mieszkanie dzisiaj ma bardzo duży balkon, natomiast można go poszerzyć o taras, tylko trzeba sobie zrobić schodki we własnym zakresie. A tu widzicie mieszkanie po remoncie. Aneks kuchenny połączony z salonem dał efekt dużej przestrzeni w strefie dziennej. Jasna zabudowa jest neutralna i dzięki temu spodoba się większości klientów. Jak widzicie, mieszkanie jest przygotowane do sprzedaży. Stąd detale, takie jak zasłony czy kwiatki. Wszystkie te rzeczy dobrze wpływają na odbiór mieszkania przez klientów i świetnie wyglądają na zdjęciach. Łazienka jest również zrobiona na jasno. Dzięki temu wygląda na bardziej przestronną i nowoczesną. A kolorów dodają akcesoria. W łazience możecie też zobaczyć piecyk gazowy przeniesiony z kuchni. Wszystkie dodatki takie jak lustra, fotele, narzuty pomagają wypełnić pustą przestrzeń i sprawiają, że mieszkanie jest bardziej przyjazne, a klienci lepiej się w nim czują. Mieszkanie kupiłem za 307 tysięcy, a sprzedałem za 403. Czyli po odjęciu kosztów zarobiłem na nich około 60 tysięcy. Kupiła je rodzina, czyli klient, pod którego przygotowałem flipa. Ty też możesz robić flipy na rynku pierwotnym. Mogę cię tego nauczyć. Daj znać w komentarzu, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć ode mnie.